Nie wiem, czy nie będzie zbyt głośno. Przyjechałem na przelew na Pilice. O nie, ale jest ślisko. Tutaj jest lód przykryty śniegiem. Przyjechałem nad Pilice na przelew zobaczyć, czy gromadzą się teraz już jakieś ptaki, kiedy odrobinę zamarzło, a niestety tu jest dźwiękowo bardzo słabo. Tam czapla siwa poleciała, tutaj strzyżyk był przez chwilę. Dźwiękowo niestety jest tu bardzo słabo. No nie, znowu na lodzie. Do trzech razy, już dwa razy. A czaple białe. Dźwiękowo jest tu słabo, ponieważ no, hałasuje woda i te dwie elektrownie, które są od niedawna. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo już jest ciemno dość. Ale wcześniej ostrość z telefonu. Wcześniej białe czaple, teraz widzę, że siwe tutaj latają. Nie wiem, czy są gongoły też, albo łabędzie krzykliwe. O, tam chyba bóbr albo kaczki. Nie no, to zdecydowanie coś zanurkowało. Może wydra. A tutaj za tymi łabędziami chyba bóbr. Chyba płynął nawet w tą stronę. Bóbr czy wydra? Kurczę, dwie wydry chyba. A ja bez aparatu, tylko z telefonem. Albo jedna wydra. Czyli... A gdzieś tutaj, gdzie te kaczki się płoszą. Przy bobrowej żeremi usiadła też czapla. Później jeszcze sprawdzę, czy tam jest stołówka i czy można je tam w miarę swobodnie nagrywać. O, niestety jest tu dużo, nie wiem na 100%, czy to był bóbr czy wydra, ale wyglądało mi jakby bardziej zwierzę ruchliwe. Czyli wyglądało jakby to być może była wydra. O, głęboko, niestety. Kolejna dziura zaliczona. No niestety już troszeczkę ciemno. Ale zobaczymy, co z żeremiami. Gongołów niestety nie widać, ani nurogęsi. Ale dzisiaj jest niedziela. W niedzielę tutaj mogą chodzić sobie osoby, biegać. I mogą być wygłoszone. O, będzie dość dużo. Ciekaw jestem, co tu było, czy bóbr, czy wydra. Tutaj czapla siwa. Kolejna. Ale daleko nie odlatuje, tylko siada sobie przy... A nie, jednak nie siada. Przy żeremi bobrowej. O, tutaj jest ten zwierzątko. Zanurkowało. I znowu nie widziałem, czy to jest bóbr, czy wydra.
chyba wydaje mi się, że popłynęło w tamtą stronę. To jednak bóbr. Na tym kanale krzyżówki. To jednak chyba bóbr. Strasznie hałasują te elektrownie. Jest bardzo głośno. Dźwiękowo niestety jest tu kiepsko. Ale zobaczmy, co się dzieje przy żelanii bobrowej. To jednak chyba był tam bóbr. I myślę, że on gdzieś stąd chyba odpłynął. Tam czapla krzyżówki. No nie, kolejna dziura. Trzeba uważać, bo jest ślisko. Ja już dwie szanse wykorzystałem poślizgnięcia. Trzecia może być o glebę. Dobra, gdzieś tutaj było wcześniej żelemia. Myślę, że ten bóbr mógł. A tam kolejne ptaki. Chyba też czaple. Czyli te czaple tutaj próbują sobie nocować chyba. Myślę, że tutaj są dość mocno przyzwyczajone już do ludzi. Ale zobaczmy, czy jest jakaś stołówka bobrów. Tutaj teraz się mocno zmieniło. A tutaj mamy żelemię. Otwór wentylacyjny, nawet nie zamarznięty. Czyli tak jakby ciepło od dołu chyba się wydostawało. A tutaj jest stówka. Bo tutaj są gałęzie. Nie wiem, czy jakieś ścieżki. Raczej przez czaple wydeptane. Czyli to jest miejsce, gdzie być może bobry się mogą tutaj stołować. I tamten jeden, który pływał, prawdopodobnie z tej żeremi sobie wypłynął. A niestety już ciemno mocno. Więc tak to wygląda. Nie mogę wyostrzyć autofokusem, ale tutaj przed chwilą coś zanurkowało. A, to jednak bóbr. Bóbr czy wydra? Pokaż się. Na pewno chyba dwie sztuki. Tak wcześniej też mi się wydawało. Ale nie jestem na 100% przekonany, że to bobry. Bo trochę zachowanie było takie jakby zbyt żwawe na bobry. I co, wypłyniesz jeszcze raz? O, tutaj, tutaj. Już bardzo ciemno. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać.
ale niestety nie widać też gongołów i nurogęsi i bielaczków. No tylko taka liczba łabędzi. Dość sporo chyba. Na bielaczki może jeszcze za wcześnie. No i nie ma też bernikli kanadyjskich, ale to chyba dobrze, bo czasem się potrafią pojawiać. No niestety chyba nic się już tu więcej nie pojawi. Bóbr albo wydra. Obstawiam, że to jednak bobry, tylko kilka sztuk.